Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was tradycyjnie dzisiaj w kolejnym filmie, a dzisiaj robimy szafę u szwagra. Proszę bardzo. To tam macie mojego szwagra. I oczywiście każda robota ze szwagrem idzie lepiej. Jak widzicie na załączonym obrazku, robimy szafę w wiatrołapie. Film z montażu szuflad Axis Pro macie u mnie na kanale, także jak jesteście zainteresowani, jak obliczyć, zmontować i z czym się je szuflady Axis Pro z firmy GTV, zapraszam was bardzo serdecznie. Tutaj już mamy wstępnie ustawione korpusy, no i pierwsze regulacje wysokości, poziomica i tak dalej, i narzędzie, które tam trochę zasłaniam, a bez którego generalnie zrobienie tego by się nie udało. Ponieważ niniejsza szafa została wyposażona w nóżki od Hafele, a Xilo. No i ten klucz zrobił tutaj robotę, gdyż Azalisz bardzo w łatwy i prosty sposób mogliśmy sięgnąć za jego pomocą do tylnych nóżek owej szafy i po prostu sobie wyregulować. Dlaczego nóżki 60 mm? Walka była o wysokość szuflad, żeby te szuflady były użytkowe. A tą jedną szafkę, którą tu widzicie po lewej stronie, tam na której nic nie stoi oprócz poziomicy i ścisku, ma na niej być docelowo prawdopodobnie siedzisko. No i żeby to siedzisko było w miarę wygodne, nawet dość wygodnej wysokości, walczyliśmy tutaj o wysokość i dlatego padła decyzja o zastosowanie nóżek 60 mm. Ustawianie korpusów oczywiście i łapanie ich ściskami po to, żeby za chwilę je po prostu poskręcać. Tutaj już zagłębiara w ruch, docinamy blendę. Szafa tutaj dojechała do samej ościeżnicy. Natomiast pomiędzy korpusem a ścianą powstała 20 mm mniej więcej szczelina i w to miejsce ląduje blenda montowana na sztorc. Bałem się, żeby ta blenda nie wpadła mi za szafę, bo już bym jej stamtąd bez odsuwania szafy nie wyciągnął, ale udało się. Teraz kolejny etap, a mianowicie tutaj będzie wisząca, głęboka nadstawka. Taki pawlacz bliźniaczy do tego, który już tam widzicie w oddali. A ponieważ ten korpus ma zawisnąć jak najwyżej, no więc trzeba go zamontować jak najwyżej. Tutaj już przy listwie zaznaczyłem sobie otwory, w których miejscach mają być. No i teraz przystawka do cesania pyłu, wiertara, SDS. No i szwagier mówi: panie, tutaj jest ten poroterm. No, wywierciłem jeden otwór, wierciłem drugi. Szwagier, nie masz tu porotermu. Tutaj to ty masz jakąś chyba silkę. No i tak bym obstawiał, że była tam silka, bo w poroterm to bym się wrąbał jak masełko, a to ani czerwone nie leciało, ani generalnie wejść za bardzo nie chciało, więc twarda ściana dobrze będzie dobrze trzymać, a będzie co trzymać, no bo szafa głęboka na 58 cm korpus, więc no cóż, zakrętarka udarowa i lecimy ze śrubami. Tutaj niestety jedna ze względu na pustkę, którą trafiłem tam jakąś w silce, nie chciała złapać, więc delikatne poprawienie młotkiem, żeby złapało kołka, żeby gdzieś złapało w głębiej. No już dokręciliśmy. Szafka ma porozkręcane zawieszki.
I teraz tylko trzeba wyregulować. Bo w to puste miejsce tutaj pod spodem będzie wchodził taki dodatkowy element, ale o tym za chwilę. No właśnie, i on jest tutaj już, nie, ten element. Ten element składa się z czterech płyt. Dwóch ścian, dna, no i powiedzmy, nie, sufitu, góry, jak zwał, tak zwał. No ale cztery płyty, drewno podobne, bo frąciki później będziemy montować lakierowane w tej szafie. Wszystko to obwiercone RC System, ładnie się pięknie złożyło, w dużych elementach wiercone na kreskę, tutaj gdzie się dało to na listwy, więc położone, trzeba tylko skręcić i hop. Obawiałem się, że ta górna szafka jest troszkę za nisko i że będziemy mieli problem ze wsunięciem tego, ale wszystko okazało się być super spasowane i weszło bez najmniejszego problemu. Teraz trzeba tylko to spozycjonować względem korpusów, no bo sama ta wnęka taka drewniana, akcentująca jest o 20 mm głębsza aniżeli korpusy, no po to, żeby zlicować się ładnie potem z frontami. Tutaj już docinam blendę, która będzie domykać bok na dole. Bliźniacza blenda pojawia się również na górze, no już was nie będę męczył z montowania każdej blendy. No i tutaj właśnie jest takie domknięcie, które jest trochę dłuższe właśnie od korpusu również. Raz, żeby zamknąć całe na całą głębokość ściany, plus właśnie tutaj, żeby się ładnie licował front z frontami szuflad. Nie robiłem tego od razu na wymiar tej blendy, tylko żeby dociąć. Głównie dlatego, że jak się okazało, że potem wyregulujemy trochę milimetr w górę, milimetr w dół, to i tak trzeba byłoby docinać, więc tak poszło ładnie. No tu szuflady za wcześnie wrzuciliśmy z powrotem w prowadnicę i trzeba było je wyjąć do tego, żeby dokręcić boczek. No i szuflady mogą wrócić na swoje miejsce w dalszym ciągu bez frontów. A dlaczego bez frontów? No to co zawsze, zwłaszcza tutaj przy frontach lakierowanych, trochę więcej pracy na miejscu, ale fronty przynajmniej jadą ładnie zapakowane w folię i w piankę do tego, żeby się nie uszkodziły, nie porysowały. No. W tle szwagier przystąpił do pracy i montażu uchwytów. Uchwyty w tym wypadku zostały wybrane jako krawędziowe, aluminiowe, długości, o ile dobrze pamiętam, 190 mm z rozstawem wkrętów na 160. Do montażu tych uchwytów wykorzystywaliśmy wiertło samocentrujące, tak żeby wkręty, które tutaj właśnie mocują ten uchwyt, jak najładniej zlicowały się z uchwytem. Tutaj jest, jak widzicie tam w tle, na samym końcu, dolny front schodzi do samej ziemi. No, taki efekt chciał być osiągnięty i tak zrobiliśmy. I tutaj pod szufladami pojawia się, można nazwać to chyba ślepym cokołem, bo generalnie jego i tak nie będzie widać, ale żeby tam wiatr nie hulał, a przy otwieraniu szuflady nie zasysało rzeczy, które ewentualnie w ramach użytkowania, w czasie użytkowania zaczną się pojawiać pod takim cokołem, nie zasysało ich po prostu na przedpokój, pojawia się tam taka blenda. No, wpiąta w nóżki Axilo, nic większego, ze ściętym jednym narożnikiem, żeby w razie czego można było go wypiąć, no i sobie tam posprzątać. Tak, montowaliśmy uchwyty do szafek górnych, tych na hakatopie od Bluma na siłownikach.
Tam w rogu w ogóle, tam gdzie tą front ostat przed chwilą montował szwagier, było też kawałek komina, więc tamta szafka była taka komiczna. No już wam jej nie pokażę, aczkolwiek zamiast robić blendy, zrobiłem taką poczwarkę, jeżeli chodzi o korpus, gdzie połowa to jest po prostu wycięta z bryły, ale coś tam zawsze można było schować. Dla tych wysokich frontów, które mają tam około 640 mm, 650, zastosowałem 4 zawiasy Bloom z cichym domykiem, Blue Motion, standardowe 110. Jedna rzecz, która mi tu przyszła do głowy, a której nie zrobiłem, to zapomniałem założyć ograniczników kąta otwarcia do tego ostatniego frontu, który otwiera się tam właśnie i na ścianę, i na ościeżnicę. A jak już jesteś w tym miejscu, to dziękuję bardzo za dzisiejszy film poświęcony Twój czas. Mam nadzieję, że coś fajnego zobaczyłeś. I jak zawsze, bardzo proszę o zostawienie subskrypcji. To oczywiście pomaga rozwijać mi kanał i docenia ewentualnie moją pracę, którą poświęcam, budując właśnie te treści dla Was. Podziel się również komentarzem, zostaw łapkę. A taki efekt finalny całej szafy. Tu wspomniane Bloom Haka Top i fronty do samej ziemi. Dzięki jeszcze raz i do następnego.